Cyberpunk 2077. Gra mająca swoje wzloty i upadki, lepsze i gorsze strony oraz niesamowitą siłę angażowania ludzi do odkrywania jej na wszelkie możliwe sposoby. Od dnia premiery na YouTube pojawiła się masa filmów dotyczących najróżniejszych tematów z nią związanych, a to przecież jedynie podstawowa wersja gry. Niedługo bowiem premierę będzie miał dodatek fabularny Phantom Liberty, dodający nowe zadania i odblokowujący zupełnie nową lokację. Wkrótce ukaże się też aktualizacja nazywana mianem 2.0, która całkowicie ma odmienić odczucia z rozgrywki oraz która ma wreszcie doprowadzić grę do takiego poziomu, na jakim powinna być w dniu swojej premiery. Ale zanim to nastąpi, zajmijmy się dzisiaj wersją Cyberpunka, w którą mieliśmy przyjemność grać przez niemal 3 lata. Czas się z tą wersją ostatecznie pożegnać. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na film podsumowujący dotychczasowe wrażenia z Cyberpunka. Historia promocji Cyberpunka od CD Projekt Red sięga niemal 11 lat wstecz, kiedy to w 2012 roku oficjalnie został potwierdzony tytuł tejże produkcji. Nazwa Cyberpunk 2077 pojawiła się w newsach wszystkich growych portali informacyjnych, a wszyscy gracze byli w niebo wzięci, że zagrają w Cyberpunka na swojej przepotężnej na tamte czasy PlayStation 3. No, nie za bardzo te plany wyszły. Po pierwszym pełnym zwiastunie w 2013 roku słuch po produkcji zaginął na 5 lat. Co roku na każdych większych targach wyczekiwana była prezentacja Redów, która pokazałaby choć odrobinę nowych materiałów z gry. Ta wiekopomna chwila nastała dopiero w 2018 roku, na sam koniec nieistniejących już dzisiaj targów E3. Gdy Phil Spencer, dyrektor generalny Microsoftu, żegnał się już z widownią, wszystkie światła zgasły, a na ekranie pojawiła się animacja hakowania. Gracze czekali na ten moment tak długo, że aż kompletnie zapomnieli o istnieniu Cyberpunka i uznali, że to zapowiedź Watch Dogs 3. Nieliczni zaczęli łączyć wątki, słysząc w tle muzykę z pierwszego zwiastuna z Melissą Rory w roli głównej, czyli Ballets od Archive. Inni zorientowali się już przy zobaczeniu na ekranie wpisywanego pseudonimu Red, a reszta nabrała pewności dopiero po zobaczeniu w zwiastunie nazwy studia. Świat na nowo oszalał na punkcie Cyberpunka. Polska produkcja stała się najbardziej wyczekiwaną premierą nadchodzących lat, tym bardziej po ogromnym, ogólnoświatowym sukcesie trzeciej części Wiedźmina. Na kolejny ruch nie trzeba było długo czekać, to znaczy niedługo w porównaniu do oczekiwania pomiędzy trailerem z 2013, a tym z 2018. Na kolejnych targach E3, tym razem już w 2019 roku, Redzi wystąpili z nowym kinowym zwiastunem mniej więcej w połowie konferencji i choć sam pokaz spotkania z Dexem był sam w sobie ekscytujący, to nikt jeszcze nie spodziewał się, że kilka sekund później na graczy czeka prawdziwa bomba. Gdy na ekranie pojawiła się twarz Keanu Reevesa, który chwilę później wyszedł na scenę, cały growy świat oszalał po raz kolejny. Jeśli jeszcze rok wcześniej ktoś twierdził, że nie da się przebić prezentacji z 2018 roku, to właśnie w ten sposób dostał dobitne potwierdzenie, że jednak się da. Z rozmowy Keanu z widownią powstał nawet mem, który finalnie znalazł się w grze na konsolach PlayStation w formie nagrody za zdobycie wszystkich dostępnych osiągnięć. Data premiery została zapowiedziana na 16 kwietnia 2020 roku, choć jak dobrze wszyscy wiemy, nic takiego niestety nie miało miejsca. Premiera Cyberpunka była kilkakrotnie przesuwana, najpierw na lato, następnie na późną jesień, a finalnie miała miejsce na początku grudnia. W międzyczasie Redzi nie siedzieli cicho i na 120% zaangażowali się w kampanię promocyjną, która bardzo krótko po premierze okazała się wyjątkowo zgubna. Wszelkie odcinki Night City Wire i zwiastuny prezentowały rozgrywkę na najwyższych poziomach graficznych, były reklamowane znanymi twarzami i profesjonalizmem stojącym za całą produkcją, więc po prostu nie było opcji, żeby Redom nie ufać, tym bardziej po Wiedźminie trzecim. Na krótko przed premierą na oficjalnym kanale YouTube prezentowane były gameplaye z różnych wersji gry. Wtedy zaczęły pojawiać się głosy na temat wiarygodności tychże pokazów, jednak raczej nikt nie zawracał sobie tym głowy. Aż nadszedł moment premiery. 10 grudnia 2020 roku. Był to okres pandemii, doskonale pamiętam wyciszanie zdalnych lekcji i odpalanie nowiutkiego Cyberpunka na moim średniej klasy komputerze. Nagle w sieci pojawiła się lawina negatywnych ocen, które bardzo często sięgały dna. Wybuchła wielka afera odnośnie działania gry na konsolach starej generacji. Studio całe szczęście zareagowało bardzo szybko, publikując konkretne oświadczenia i umożliwiając zwrot gry na konsolach PS4 i Xbox One. Zwrotów było tak dużo, że sklep PlayStation postanowił całkowicie wycofać grę ze swojego elektronicznego sklepu i taki stan utrzymywał się przez naprawdę długi czas.
Pod rosnącą falą hejtu na polskie studio coraz częściej zaczęli się podpisywać także pecetowi gracze, również mówiąc o bugach i glitchach kompletnie uniemożliwiających rozgrywkę. Reputacja Redów otrzymała wtedy potężny cios, akcje na giełdzie drastycznie spadły, choć to wcale nie zdemotywowało Redów. Wręcz przeciwnie, przez kilka miesięcy co tydzień wychodziły kolejne aktualizacje naprawiające błędy i doprowadzające Cyberpunka do takiego poziomu, aby każdy bez wyjątku mógł cieszyć się płynną rozgrywką na swoim sprzęcie. Szczerze muszę wam się do czegoś przyznać, choć widziałem masę recenzji popartych nagraniami i kompilacje błędów i żeby była jasność, totalnie ich nie neguję, tak osobiście przez pierwsze dni od premiery gry doświadczyłem może 3-4 błędów graficznych, z czego największym był Jackie wyciągający pistolet z głowy zamiast relika, a najmniejszym zwykłe niewczytanie się tekstur przechodnia czy brak ruchu ust Dexa przy mówieniu. W internecie pojawiło się wiele głosów, że to wina optymalizacji, słabego stanu technicznego gry oraz tego, że aby dogodnie grać w Cyberpunka potrzebny jest komputer z kosmosu. Do teraz dziwię się na myśl o takich opiniach, bo osobiście w dniu premiery grałem na zwykłym GTX 1660, 8 GB RAM-u, dysku HDD i procesorze i3 od Intela, który zresztą towarzyszy mi do teraz. I na taki konfiguracji bugi i glitche, których doświadczałem, były znikome. Gdzieniegdzie nie załadowały się tekstury, czasem jakaś postać przez moment nie ruszała ustami, ale nic ponad to. Jeden problem, jaki miałem, to okropnie długi czas wczytywania save'ów, który bardzo łatwo rozwiązałem, kupując najtańszy dysk SSD M2 za 200 zł. Co było też dla mnie zaskoczeniem przy wymianie dysku, to że przed wymianą moje FPS-y sięgały pomiędzy 30 a 40 klatek, a po niej zwiększyły się do poziomu niemal stałych 60. Jeśli dalej macie problemy z Cyberpunkiem, sprawdźcie, czy macie go zainstalowanego na SSD czy HDD, bo robi to ogromną różnicę. Wystarczył jeden prosty sposób, aby wszystkie problemy z grą zostały w moim przypadku zażegnane. Poza tym sam fakt pojawienia się takich bugów co jakiś czas bardziej mnie śmieszył niż denerwował. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć osób, które uparcie twierdziły, że takie błędy graficzne kompletnie wybijają z immersji i odechciewa im się grać, co sprawia, że gra automatycznie jest przeznaczona do kosza. Jakby rozumiem, że problemy ze źle zapisanymi save'ami mogą być uciążliwe, chociaż tu też wystarczy wczytać zapis sprzed godziny i najzwyczajniej w świecie dojść do tego samego momentu, ale żeby po zobaczeniu kilku gliczy graficznych na PC posuwać się do tak drastycznych komentarzy, jakie w 2020 roku gracze publikowali na profilach Redów w sieci, to dla mnie ogromna przesada. Nie miałem przyjemności sprawdzić stanu technicznego na konsolach PS4 i Xbox One. Opinie tych graczy jestem już w stanie o wiele bardziej zrozumieć, bo z samych opisów skalowanie gry do 720p, aby utrzymać stabilny klatkaż, było sporą przesadą, nie mówiąc już o ilości crashy i niewczytujących się tekstur. Sam widząc jakiś bug, najzwyczajniej w świecie się uśmiechnąłem, albo w najgorszym wypadku pokręciłem głową i poszedłem dalej. Jednak spora część graczy, która hejtowała na premierę Cyberpunka za ilość bugów, to ci sami gracze, którzy delektowali się kolejną odsłoną Assassina, który był tą samą grą z lekko zmienioną grafiką i lokacją, posiadając przy okazji dwa razy więcej bugów od swojego poprzednika. Ale dobra, dość już o tych błędach, zajrzyjmy teraz na samą zawartość gry. Tu nie ma co się oszukiwać, wiele rzeczy wciąż brakuje, a te, które są w grze, mogłyby być zrobione 100 razy lepiej. Ale sami Redzi są tego świadomi i dlatego nadchodzący patch 2.0 ma być ostatecznym ulepszeniem gry, reworkującym większość systemów. Jak jesteśmy już w takiej tematyce, to na pierwszy ogień weźmy drzewko umiejętności. Raczej każdy się zgodzi, że wszystkie perki są rozrzucone chaotycznie, bez ładu i składu. Bardzo często przez dłuższą chwilę siedziałem i szukałem interesującego mnie perka, a gdy już znalazłem jakiegoś ciekawego, to bardzo często wydawał się on tak mało znaczący i niewiele wnoszący do rozgrywki, że byłem, krótko mówiąc, zawiedziony. Bardzo duża ilość zdolności w drzewkach to zwyczajne bonusy procentowe do obrażeń albo do szans na trafienia krytyczne, przez co podczas gry nawet nie zauważamy progresu i rozwoju postaci. Wraz z aktualizacją 2.0 się to oczywiście zmieni, bo wtedy każde drzewko będzie podzielone na tematyczne kategorie perków, które będą połączone z innymi perkami powiązanymi z tą główną zdolnością, no i przede wszystkim nowe umiejętności będą sporo zmieniały gameplayowo, dodając nowe ataki, finishery, szały adrenalinowe, kolejki haków i tak dalej. Ale do tej pory czegoś takiego nie było. A szkoda. Nie wiem jak wasze odczucie, ale osobiście trochę zawiodłem się na prologach, czyli tych przeszłościach V, które mamy do wyboru zaczynając grę. Na Night City Wire były one prezentowane jako coś znaczącego, mającego wpływ na rozgrywkę. Przynajmniej tak to do tej pory pamiętałem. Spory udział miał w tym pewnie hype, który mi wtedy towarzyszył, przez co wyolbrzymiałem sobie wiele funkcji i dopowiadałem sobie rzeczy, w które później wierzyłem i końcowo byłem rozczarowany, że nie jest to tak fajne jak było w mojej głowie. Jestem pewien, że w przypadku wielu z was również tak było. Wszystkie odcinki Night City Wire miały
w ogóle jedną szczególną cechę wspólną. Były zajebiście zrobione. Serio, były to produkcje na najwyższym poziomie. Każda funkcja była przedstawiana profesjonalnie i dokładnie, co dodatkowo pompowało hype i wizerunek perfekcji cyberpunka, któremu niestety, jak się później okazało, daleko było do tego poziomu. Wracając jeszcze do LifePuffów, uważam je za trochę zmarnowany potencjał genialnej funkcji, bo co prawda mamy wiele dodatkowych opcji dialogowych dla poszczególnych przeszłości V, nawet niektóre z nich odblokowują unikalne opcje przejścia danego zadania, jest też kilka misji i przedmiotów ekskluzywnych dla danej ścieżki, ale to w zasadzie tyle. Z drugiej strony nie jestem w stanie wpaść na pomysł, jak można by to było lepiej rozwiązać. Podczas zaczynania gry wybór przeszłości wydaje się czymś ważnym i z każdą minutą pozostawia coraz większy niedosyt. Same sekwencje prologowe są naprawdę fajne, każda z nich różni się od drugiej i pokazuje różne możliwości i sfery życia w Night City, ale wciąż wydaje się, jakby czegoś brakowało od strony gameplayowej może i stanowiło jedynie malutki element roleplayowy, którego sami musimy pilnować podczas gry. Pojazdy także są bardzo często poruszanym przez graczy tematem. Chyba najważniejszą sprawą jest tu wątpliwej jakości model jazdy. Trudno mi się na ten temat jakoś bardziej wypowiedzieć, gdyż dużą część nowszych gier, w jakie grałem, stanowią Wiedźmin, Devil May Cry i inne tego pokroju tytuły, w których samochody występują raczej rzadko. Trudno mi zatem jednoznacznie określić, czy model jazdy jest dobry czy zły. Na pewno jedne pojazdy wydają mi się bardziej ślizgać po ulicy, inne trochę mniej, ale z tego co zauważyłem, zależy to głównie od klasy pojazdu, jaki prowadzimy i dokładnie tak prezentowali to Redzi przed premierą. Wydaje mi się to zatem logiczne, że lepiej będzie jeździć się Kalibernem niż Maymajem czy Galeną. Na jednym z Night City Wire pojawił się cały blok prezentujący pracę nad pojazdami i jak to one nie były tworzone. Mi się to bardzo podobało, bo widziałem ogrom pracy i profesjonalizm przy tworzeniu tak błahego mogłoby się wydawać elementu, jakim były pojazdy. Ta prezentacja nawet z tak małej rzeczy zrobiła coś, co pompowało balonik fajności cyberpunka i hype'u na grę, choć tak naprawdę nie było to nic wielkiego. Ale podświadomie w głowie każdego z nas z każdą kolejną prezentacją rosło oczekiwania, które w moim przypadku zostały akurat spełnione w 90%, bo osobiście najbardziej liczyła się dla mnie fabuła, o której powiem nieco później. Ale widać było, że spora liczba osób poczuła się zawiedziona, choć tak naprawdę nie wiedziała czym i podświadomie starała się doszukiwać błędów i wad gry, którymi to uczucie dałoby się usprawiedliwić. Bronie natomiast uważam za wystarczająco różnorodne, może trochę mniejszy wybór jest dla osób preferujących ciężkie działa, ale wciąż wydaje mi się, że za bardzo nie można się tu do niczego przyczepić. Każda spluwa ma dobry feeling, czujemy z jakiego rodzaju broni strzelamy i zadajemy też dobrze przeskalowane, wymierne dla rodzaju broni obrażenia. Sam preferuję raczej grę Mantis Blade'ami, bo jak to tak można w cyberpunku bez wszczepów rąk, ale jak bardzo bym ich nie lubił, tak ciężko pominąć fakt, że ataki możliwe do wykonania z pomocą każdego rodzaju wszczepów są na maksa podstawowe i poza zwykłymi autoatakami mamy jakiś dodatkowy, wzmocniony powiedzmy atak i to tyle. Stąd też Redzi wpadli na genialny pomysł drzewka relika, które zostanie dodane do gry wraz z dodatkiem Phantom Liberty. Dzięki niemu odblokujemy nowe możliwości wszczepów, nowe ataki, doskoki, finishery i wiele innych rzeczy. System craftingu też jest strasznie okrojony i sam przez pierwsze tygodnie po premierze nawet nie wiedziałem, że coś takiego w grze istnieje. Nie zostało to w żaden sposób przedstawione i dodatkowo nie było w ogóle satysfakcjonujące. Przez ostatnie lata pojawiło się też sporo zarzutów odnośnie interaktywności świata i wiele porównań miasta z cyberpunka do tego z GTA 5, ale poważnie, jeśli ktoś chce zagrać w przerysowany symulator miasta, gdzie można zrobić dosłownie wszystko i który poza właśnie interakcjami z miastem nie ma nic innego do zaoferowania, to niech odpala GTA. Jeśli ktoś natomiast liczy na coś więcej, na przykład na imersyjność świata z perspektywy pierwszej osoby oraz na wciągającą fabułę, to wybór jest prosty i tyle. A będąc już przy fabule, to nie sposób przejść obok niej obojętnie. Do wielu rzeczy w grze można by się przyczepić i z wieloma z tych rzeczy jestem w stanie się poniekąd zgodzić, ale historii w cyberpunku będę bronił za wszelką cenę. Fabuła była jedynym elementem, o który byłem w 100% spokojny, no bo jak tu nie być spokojnym o fabułę, skoro od tego samego studia dostaliśmy wiedźmińską trylogię z genialną opowieścią, która po tylu latach jest jedną z najlepszych w całej branży gier. Osobiście na jedną z najwyższych pozycji w takim zestawieniu dopisałbym również historię V. To jest wręcz nieprawdopodobne, jak dobrze zespół Redów potrafi opowiadać historię i każdą scenę wyreżyserować w taki sposób, aby gracz w ułamku sekundy wciągnął się w nią bezgranicznie i idealnie zrozumiał przekaz misji.
Doskonale pokazuje to film z Pawłem Sasko dla GameStopu, w którym opowiada o procesie tworzenia zadania z Joshuą Stevensonem. Każdy wątek w grze idealnie łączy się z kolejnym, wszystkie postacie są żywe, ich motywacje są realne, a misje bez wyjątku potrafią fascynować każdego. No dobra, są wyjątki, bo osobiście wręcz nienawidzę drugiej części linii questów Evelyn, tej gdzie musimy jej szukać po jakichś magazynach, ale to tam szczegół. Relacja z Johnem Silverhandem też jest bardzo dobrze przedstawiona i jest chyba moim ulubionym elementem w całej grze. Najlepszą decyzją Redów było właśnie pozostanie przy perspektywie pierwszej osoby, dzięki czemu wyświetlający się hologram Silverhanda jest o wiele bardziej imersyjny i wiarygodny. Wiele osób pewnie powie, że mało jest decyzji w questach, które prowadzą do wymiernych efektów w świecie, ale jest to zupełnie błędne myślenie moim zdaniem. Uważam, że to właśnie świetne pokazanie, jak wiele z naszych decyzji nie ma totalnie wpływu na świat, jak niewiele możemy ingerować w sprawy niektórych postaci, np. Peralezów, a z kolei te zadania, w których decyzje zależą od nas oraz poboczne misje, które możemy wykonać lub nie, decydują o tym, jakie zakończenie będziemy mogli otrzymać. Pokazuje to świetnie, jak ważne w życiu są relacje, gdyż jedno zakończeń odblokowujemy dzięki relacji z Panem, drugie dzięki relacji z Rogue, a sekretne dzięki relacji z Johnem. Sam wątek zakończeń to temat na inny odcinek, który swoją drogą jest na moim kanale, więc jeśli chcielibyście posłuchać mojej opinii na temat każdego z zakończeń, to później zapraszam Was również na ten film. A wracając do fabuły, to uważam, że absolutnie nie ma się tu do czego przyczepić. Jest to zdecydowanie najmocniejszy element cyberpunka i zdecydowanie będzie jednym z najmocniejszych elementów Phantom Liberty, które jest już za rogiem. Cyberpunk 2077 jest też jedną z wielu gier, w których zadania poboczne są równie ciekawe co główny wątek fabularny. Cała linia questów z Riverem, zadania Peralezów, Lizzie Weezy, Delamaina, Joshua Stevensona, Johnego i jego zespołu Samurai to esencja tego, jak powinny być tworzone questy w każdej nowej grze. Zresztą ciężko się temu dziwić, skoro pracowała nad nimi ta sama ekipa, która przy okazji Wiedźmina nawet z szukania zgubionej patelni dla babci zrobiła ciekawy quest ze zbudowaną historią dookoła tego wydarzenia. Poza zadaniami głównymi i pobocznymi mogliśmy także zajmować się kontraktami, zleceniami na cyberpsycholi, kronikami NCPD i innymi rozbojami. Nawet one miały swoje tło fabularne, a była ich masa rozrzucona po całej mapie. Dzięki znajdowanym na miejscu drzazgom mogliśmy dowiedzieć się więcej o sytuacji, jaka zaszła w danym miejscu, jakie interesy i zamiary mieli przeciwnicy itd. Wprawdzie sporo z tych zadań polegała na przyjdź i zabierz albo przyjdź i pokonaj, ale jeśli dogłębnie lutowaliśmy każde miejsce i czytaliśmy wszystkie drzazgi, robiło się to o wiele ciekawsze. No i przede wszystkim o wiele ciekawsze niż przeszukiwanie kontrabandy na Skellige. Historia V walczącego o przetrwanie przeciwko całemu Night City potrafi wywołać cały wachlarz emocji. Od szczęścia, radości, przez nienawiść i złość, aż po momenty wyciskające łzy. Jeśli dogłębnie wczujemy się w przekazywaną nam historię, to jest ona w stanie wręcz odmienić nasze spojrzenie na świat i pozwala poczuć wagę tematów, jakimi są pozostawienie po sobie śladu na świecie oraz zatracanie własnego ja. Wszystko to okraszone przepiękną oprawą Night City i klimatem, który jest nie do podrobienia. W dystopijnym świecie stworzonym przez CD Projekt Red można zatracić się na długi czas i godzinami przemierzać ulice Night City i żadna inna gra nie zaoferuje wam takich klimatycznych odczuć jak właśnie Cyberpunk. Koniec końców, mimo wszelkich minusów za brak perfekcji niektórych elementów, Cyberpunk 2077 jest genialną grą, która zapewnia masę frajdy i wrażeń, których nie doświadczycie nigdzie indziej. Oczywistych wad i niedociągnięć nie da się pominąć, ale wkrótce ma się to zmienić. Aktualizacja 2.0 oraz dodatek w połączeniu z podstawką gry wreszcie będą stanowić jedną całość, którą powinny stanowić od dnia premiery. Zaraz po wyjściu Cyberpunka w swoim dawnym magazynie dałem mu ocenę 9,5 na 10. Od tej pory sporo się pozmieniało, miałem okazję dłużej pograć, na wiele aspektów spojrzeć z innej strony i szczerze powiem, że na dzień dzisiejszy nie dałbym podstawce Cyberpunka aż 9,5 na 10. Jeden punkt jest tu chyba trochę nad wyraz obecnie po wszystkich zmianach i ochłonięciu po hypie z premiery gry wystawiłbym Cyberpunkowi ocenę 8,5 na 10. Jest to wielopoziomowa gra, która ma tak wiele różnych aspektów, mających swoje i wady i zalety, tak wiele funkcji, które w gruncie rzeczy bronią się same przez się, a mimo to nie są wcale idealne, że moim zdaniem wystawienie oceny poniżej 8 nie wchodzi totalnie w grę. I tym oto sposobem żegnam się z obecną wersją gry, kończącą się na aktualizacji 1.63. Było to piękne 2,5 roku, przez które Cyberpunk towarzyszył mi niemal nieustannie i z pewnością historia V na długo zostanie w mojej pamięci. Żegnaj Cyberpunku, mam nadzieję, że nie będziemy tęsknić.
A co wy sądzicie o cyberpunku? Czy w waszych oczach po pierwotnych problemach Redzi stracili na wiarygodności, czy podobnie jak ja uważacie, że istniejące problemy nie są na tyle duże, żeby przyćmiły całkowicie zajebistość gry i nie możecie się doczekać, aby zagrać w Widmo Wolności? W tym filmie byłoby to już wszystko. Jeśli moje filmy wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrypcji, aby nie przegapić nowości z cyberpunka i Phantom Liberty na moim kanale. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!